sile wieku, ale ten spokój, prawda, doświadczenie idące jednak z wiekiem też pozwala spokojniej sędziować mecze o najwyższym ciężarze gatunkowym, bo umówmy się, wy zawodnicy potraficie zareagować impulsywnie czasami, prawda, a sędzia musi też potrafić obronić swoją decyzję, a tutaj decyzje niektóre są trudne. Adrian Duszak, Bartłomiej Frańczuk, nasz eksportowy duet, nasz debel, no w tym momencie, w danym momencie z całą pewnością można powiedzieć najlepszy debel w Polsce, no bo to oni grają w finale tego Challengera. Dokładnie. Za miesiąc może być inaczej. Najważniejsze, że grają pod biało-czerwoną flagą i trzymamy kciuki za to, żeby, no, żebyśmy wygrali, no wiadomo. Trzaba Banik, Balasz Kac, mówiłem o Baniku, zresztą ty też już wspominałeś, on gra w deblu z Adamem Blażowiczem i mistrzowie świata z 2019 roku, ale właśnie w tamtym deblu, czyli ten tytuł oczywiście w tym momencie zostaje w tym meczu przy Trzabie, ale ostatecznie w momencie, kiedy pierwszy raz dotknął piłkę, on już nie będzie miał znaczenia, liczyć się będzie tylko to, co tu i teraz. Myślę, że obie pary dadzą nam naprawdę fajne widowisko i będziemy mogli dostrzec bardzo dużo ekwilibrystycznych i mądrych zagrań na drugą połowę stołu. Bardzo dobrze powiedziałeś, bardzo dobrze powiedziałeś. Gdybyś dobrze nie mówił, to byś tutaj ze mną nie siedział. Zaraz zaczynamy. Nie, jeszcze będzie parę chyba rozgrzewkowych piłek. Chyba tak. Tak, myślę, że sędziowie im pozwolą sobie chociaż. Chyba grają. Jeszcze tutaj Czaba poprawia sobie piasek, bo naprawdę dla tych, którzy siedzą przed ekranem telefonu bądź monitora w domu, komputera, nie widzą dokładnie tego, jakie tam są tutaj takie dołki, w których można naprawdę się troszkę zakopać. Dlatego Czaba poprawił sobie te pole. To samo dotyczy stołu. Wiadomo, że to ekipa broniąca, czyli na tej swojej połowie trzeba ten stół czyścić, bo to dla nich jest trudne, jeżeli piłka pośliznie się tak naprawdę, bo nawet nie chodzi o krzywo się nie odbije przez ziarnko piachu, ale się pośliznie. No, dokładnie. Będzie słabiej się odbije, czyli no, im słabiej się odbije, tym trudniej będzie ją podbić, tak, obronić. Jest ciężko z reakcją wtedy, kiedy ona idzie bardzo ślisko po stole. A wiemy dokładnie, jak to jest z piaskiem, czy to na rowerze, czy na motocyklu, czy samochodem, czy nawet na bucie nieraz ktoś się na piachu pośliznął. I tak jest tą piłką na stole. Gramy! Bartek Frańczuk, Adrian Duszczak podbija sobie piłkę. Oj, niecharakterystyczny błąd Adriana. Źle sobie tę piłkę wystawił, ale też chyba i tak można było lepiej ją odbić. No ale trudno. Aż to było trzecie odbicie, tak? Dobrze, nie, już mniejsza z okay. Nie, bo to teraz mnie ucho zasugerowało. Dobra, Bartek w górę. Raz, dwa. I teraz będzie powtórka punktu. To był edge, tak? To był edge, ale miała szczęście polska para, dlatego że gdyby to weszło centymetr z boku, no to byłby to punkt, a teraz już nie dogonił Frańczuk, zresztą już i tak był za połową raczej, nawet gdyby ta piłka została podbita, to i tak punkt byłby dla rywala. Biało-czerwoni na razie gościnni dla naszych rywali, ano. Ale chyba się to zaraz zmieni. Edge. Frańczuk. No i wreszcie wszedł ten atak Adriana Duszaka, tyle że podbity przez rywala. Teraz bronił już głową. Się Węgrzy i nie dali rady. Brawo. Patrz, atak o wiele silniejszy. Dali radę rywale, a potem już to zagranie głową teoretycznie wydaje się podstawowe, a tego już Węgrzy nie podbili. Ale to może być tylko pozorne, bo jeszcze wszystko zależy od tego, w jaką część stołu zagrywamy. Czy ta piłka jest daleko, blisko, czy jak są rywale piasek. Tak. Jak ona się poślizni, jak się odbije. Gramy. Banik, aj, teraz problem Frańczuka, ale dobrze to... Nie, jednak nie za dobrze, bo to już było na granicy połowy, więc też nie miał dużego pola manewru Adrian. Jak tak oglądamy teraz ten drugi mecz i komentujemy, to widzę po zawodnikach, że naprawdę jednak ta pogoda dzisiaj gdzieś każdemu odbiera te...
te komórki myślowe. Ileś procent, tak? O, aż tak. Masz rację, oczywiście. No i pojawiają się błędy, no to nie jest niczego. No, gdyby tutaj nie było słońca i żaru, tylko byłoby na przykład schowane za chmurami, uważam, że lepiej by szło. Coś chyba, chyba przeszedł już połowę, albo dotknął ręką stołu, ale bardziej mi się wydaje, że połowa. Chyba tak, prawda? Połowa. Starał się jak mógł Adrian, żeby uniknąć i kontaktu ze stołem i tego przejścia, no, ale w każdym razie jest 4 do 2 dla pary Banik Katz. Franek. Szaba Banik. Uj, teraz ładna obrona. I czy uda się to? I grają. Wo. Walczyli do końca, ale od samego początku było to niezwykle trudne. Szaba jest niesamowicie wysokim zawodnikiem i umie bardzo wysoko podnieść nogę, co daje mu super możliwości do ataku. Wybronili teraz znów Polacy trudną piłkę. Teraz może być łatwiej, ale utrudnili sobie to zadanie biało-czerwoni i to jest już 4 punkty przewagi Rumunów. Węgrów. Przepraszam, Węgrów. Mamy raptem 3 nacje, a ja ich pomyliłem. 7 nie do 2 Węgrzy. Zwalmy wszystko dziś na słońce. Tak, jak mówiłeś, że te komórki umierają, a przynajmniej może nie umierają, ale tak, dokładnie. Frańczuk! Ładnie, wreszcie, tego potrzebują, tego potrzebujemy my, tego potrzebują oni. Bo ty przyznasz jako zawodnik, że udany atak to jest... Ale tutaj... Potężne doładowanie. Co tam widziałeś? Nie, wszystko chyba było okej. Okay. Nie, mówię, że właśnie to zagranie, które pokazał przed chwilą Frańczuk, jest właśnie jednym z moich ulubionych. Jeżeli mam idealną piłkę na siatce, potrafię zakończyć to w ten sposób. Niestety teraz też Banik, podobnie jak przed chwilą Franek, no i jest 5 punktów przewagi Węgrów. Frańczuk! Ajajaj, no to i popisał jest... się tak zwanym skrótem wicemistrz bodajże świata, tak. Drugi w rankingu. No idealnie. Wysoki, więc musiał sporo zejść w dół. No ale to zrobił Edge Adriana Duszaka. Ale to jest wysoka przewaga, niestety, szkoda. Szkoda, dlatego że tutaj ten potencjał po stronie biało-czerwonych jest zdecydowanie wyższy. Można przegrywać sety, ale niekoniecznie tak wysoko. Na pewno wielu kibiców chciałoby, żeby to był set na styku. Może się coś tutaj jeszcze odmieni. Chłopaki, więcej precyzji, więcej... Animuszu. Animuszu, tak, no nie wiem, jakiegoś ajajaj, no ale to zupełnie nie to, o co prosiliśmy. No nie, no to już jest 10 punkt dla rywali. Ciężko będzie bardzo w tym secie, bardzo. Edge, jeszcze nawet z tego się wyratowali rywale. A już było bardzo ciężko, bo tam Banik praktycznie już łom. No, nie miał żadnej precyzji w tym odbiciu. Punkt dla Polaków. Tak. DJ Ucho tutaj prosi o doping, a my też prosimy o więcej zaangażowania, tak jak powiedziałeś, animuszu ze strony Duszaka i Frańczuka. A co? Przeszkadza nam tutaj Kajetan, tutaj jest całkiem poważny mecz. 11 punkt niestety dla Węgrów. Piłka setowa. Raz. Próbował to skończyć Adrian Duszak, nie udało się, piłka wróci do niego prawą nogą, teraz mógł i to zrobił. No i udało się. Jest punkt. I jest punkt, no jeszcze ze 2. Ja nie mówię, że uda się wygrać tego seta, raczej się nie uda, ale myślę, że ważne, żeby ten set zakończyć 2-3 dobrymi zagraniami, prawda? Żeby w drugi wejść z pewnością, że wiemy już jak to zrobić, wiemy już jak to robić. Dokładnie. A tego jeszcze chyba brakuje, bo to są takie pojedyncze udane zagrania. Może Polaków. Teraz musi atakować. I ale to jednak, chyba no poszło po siatce, tak, jak gdzieś tam chcielibyśmy... żeby to był stół, bo tak to się w pierwszym ułamku sekundy wydawało, ale niestety to była siatka. Nie powiem, że niestety już Piotkowi dziękujemy, dlatego że na jego miejsce wchodzi Franek Sołdek, inny młoda bardzo krew, dobry zawodnik, młoda krew, zawodnik sędziowania na razie. Ja bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam, może do usłyszenia.
Dziękuję Ci bardzo. Piotrek Cygan, bardzo miło było, a teraz zobaczymy, jak za mikrofonem będzie mnie wspomagał Franek Sołdek. Jeszcze raz wielkie dzięki, Piotrek Cygan. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy go w rozgrywkach finałowych, czyli w tych finałach pocieszeniach albo w decydujących meczach o medalach. Jesteś z nami, Franek. Mikrofon to taka instrukcja, tak powiem Ci, na 10-15 centymetrów, ponoć, tak mówią nasi eksperci tutaj od dźwięku i od transmisji. Ja bliżej mikrofon, Ty delikatnie dalej i jedziemy. Witam Cię przede wszystkim, sędziowałeś pierwsze 3 mecze, ja niemalże niejako w Twoim imieniu mówiłem, że łatwo to tam nie macie, bo stoicie raz na patelni, dwa, słońce świeci Wam w oczy centralnie. Ja też się zaczynam od przywitania. Cześć Sergiusz. I na pewno potwierdzam, no słońce dzisiaj świeci bardzo mocno i po pierwsze podziwiam zawodników, bo to oni muszą biegać, ale ja z perspektywy sędziego mogę Ci powiedzieć, że to też jest bardzo trudne stać na pełnym słońcu. Nie musisz mnie przekonywać w ogóle. Powiedz mi szczerze, no Wy musicie oceniać edgebole, sidebole, no i wszystkie inne niuanse, a po prostu słońce Wam wali w oczy. Czasem rzeczywiście to przeszkadza, szczególnie jeżeli piłka jest wysoka, czasem może nas po prostu słońce oślepić. No ale staramy się zawsze zrobić co w naszej mocy, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Jest też dlatego nas zawsze dwóch, bo jeden sędzia stoi w cieniu z drugiej strony. Na transmisji nie widać go, bo siedzi pod parasolem. I jesteśmy raczej zgraną drużyną sędziów i staramy się zawsze współpracować. Ach, przechodzimy już do meczu. Mieliśmy sprawy sędziowskie i one już są załatwione. Teraz jednak jest punkt, tak właśnie, pierwszy punkt dla niestety dla węgierskiego. Udało się teraz tę piłkę przetransportować niemalże na drugą stronę stołu Adrianowi Duszakowi. Teraz wreszcie był atak, czyli okazja na to, żeby uderzyć mocniej. Franek z problemami też Adrian Duszak, ale piłka znowu na stole. Co zrobią Węgrzy? Broni Frańczuk. Frańczuk teraz musi przebijać. No, no i niestety to się nie udało. Niestety nie tym razem, ale niesamowita wymiana, bardzo długa. Obie drużyny odbijały bardzo dobre ataki, bardzo dobre akcje z obu stron. Patrz, tutaj wydawało się, że Adrian miał czas, żeby, ale tak się wydawało w tym zwolnionym, powtórzonym tempie. A niestety może się cofał, nie miał, no właśnie, nie miał siły, tak, nie miał pędu, żeby odegrać piłkę Bartkowi. A to jest jeszcze piach, prawda? Duszak na drugą stronę, Węgrzy grają. Jeszcze raz bronią się Polacy. Dużo tych akcji obronnych, niestety, wykonanie out biało-czerwonych. No szkoda, bo to jest trzeci punkt już dla Węgrów. A jest teoretycznie na styku, wyrównane, ale bardzo jednak wyrównane akcje, ale jednak ten ostatni atak należy zawsze do Węgrów prawie. Bo szczerze powiedziawszy, inicjatywa też jest po ich stronie. Zobacz, kolejna akcja w obronie, tym razem ta już w ogóle niezbyt długo trwała. Za każdym razem to Węgrzy mieli inicjatywę, nasi efektownie grali, ale w obronie. Niestety, w piasku trudniej gra się na obronie niż na hali. Trudniej poruszać się i ustawiać do ataków. Dlatego Węgrzy, którzy są po prostu bardziej ofensywną drużynę, Caba bardzo dobrze atakuje, mają tutaj inicjatywę i ją przynajmniej do tej pory wykorzystują. Liczmy, że to się może zmieni i mecz stanie się bardziej wyrównany jeszcze. No jeżeli to ma się zmieniać i jeżeli ma to mieć wpływ na przebieg tego meczu, to musi się to stać teraz, dlatego że to jest już 5 punktów przewagi debla węgierskiego. I ten piąty punkt, no, zdobyty po dosyć prostym błędzie Adriana Duszaka. Niestety, akurat w tym przypadku wydaje się, że można było, no, spokojnie tę piłkę zmieścić niestety w stole. Niestety, presja jest teraz na Polakach. Serwuje Caba, znany chyba z jednego z najlepszych serwisów na całym świecie. Ma niesamowity zasięg nóg. Potrafi piłkę uderzyć z niesamowitą siłą przy swojej zagrywce. Tak, wysoki i bardzo sprawny. Teraz atak Bartka Frańczuka. Zmienili się panowie przy stole, tak żeby to mógł atakować Adrian Duszak, ale nie mają ku temu okazji, bo uderza Bani. No i niestety Adrian znowu nie out. Tutaj atak, tym razem Banika był na granicy. Można by dyskutować, czy nie był to illegal attack, aczkolwiek sędziowie są dzisiaj najwyższej klasy. Tutaj sędziuje Piotrek i Marcin, którzy są jednymi z najbardziej doświadczonych sędziów, jakich w ogóle mamy w Polsce. I powiedzmy sobie szczerze, też na świecie. I na świecie, prawda? I na świecie. To są sędziowie docenieni, jeżdżą na Mistrzostwa Świata i regularnie sędziują międzynarodowe imprezy. Ach, ten nas tak na styku. Właśnie połowy zagrywał ramieniem Duszak. No i niestety. Teraz już nie dał rady.
Niestety, już 7-0. Oj, jak to źle wygląda od strony wyniku, no ale tutaj gubią się nasi po prostu. Gubią się dlatego, że cały czas są w defensywie, a to nie jest tak, jak powiedziałeś. No, no to jest na plaży, gdzie trzeba biegać. Ten bieg na plaży to jest w zasadzie no, 100% więcej wysiłku. Niestety, jeśli nie więcej. I to oni się coraz bardziej męczą. To nie drużyna Węgrów męczy się coraz bardziej, tylko oni tracą kolejne siły. Tak, bo to... A to naprawdę ma znaczenie, bo to już jest tam, nie wiem, 15 minut powiedzmy gry, biegania po piachu. Teraz piękna obrona Bartka, udało się, odbili piłkę na drugą stronę. No ale jakiś punkt, no niech tutaj coś wejdzie! Niestety obcierka, Bartka. Too many touches. Tak, czyli jeszcze już przy tym... No to jest akurat wcześniejsza akcja. Dobrze, mniejsza z tym. Najważniejsze jest to, że niestety... Jest punkt dla Polski. No, znaczy nie wiem, czy dla... Dobrze, tak. Okej, nie wiem, czy ty jesteś w stanie nam powiedzieć, z czego to się wzięło. Teraz nie wiem, o co chodzi. Trochę się zgubiliśmy, ale... Ale to nic, zajmijmy się tym, co się dzieje na bieżąco. No, no i niestety. To nie siatkówka. Cała gra niezwykle sprytnie. Atakuje tam, gdzie nie ma Bartka. No, często gra skróty. Ten atak po krótkiej, jak to my sobie tutaj w tym komentatorskim żargonie już ustaliliśmy, to jest piekielnie trudny, bo to zawsze jednak po przekątnej się ustawia zawodnik. Tak? Niestety. Ale może po czasie Polacy przejmą inicjatywę i odwrócą jeszcze w niezwykłym stylu losy tego meczu. To musiałaby być szarża. Iść husarska albo ułańska naszego debla. Oczywiście wierzę, że oni sami byliby w stanie to zrobić, gdyby tylko nie fakt, że rywal wcale nie zamierza się położyć. Tak? Niestety, rywal jest również najwyższej klasy. Są to zawodnicy, którzy daleko dochodzą i w singlu, i w deblu, na każdym niemalże turnieju. Może być ciężko, ale nadzieja umiera ostatnia. Jasne. No, 8 do 1. 4 punkty muszą zdobyć, czy chcą zdobyć Węgrzy. My tych punktów do wygrania seta mamy zdecydowanie więcej, zdecydowanie większy dystans dzieli Duszaka i Frańczuka od zwycięstwa. Oglądajmy do końca, no byśmy jeszcze zobaczyli parę ładnych wymian, dlatego że po prostu dla promocji Techbola, dla naszej radochy, dla naszej przyjemności i dla przyjemności też ludzi. Zobacz, patrz, coraz więcej ludzi się tam zatrzymuje z tych przejeżdżających rowerem. Dokładnie, bardzo Wisłą. Dużo nowych fanów dyscypliny. Zyskujemy. To jest właśnie to. To jest jeden z pomysłów stojących za tym, żeby ten turniej odbywał się właśnie tu, w sercu Warszawy, bo tutaj przy Moście Łazienkowskim na trasie, która jest odwiedzana przez tych, którzy sport lubią, bo tutaj rowerem się przejechać to jest przyjemność i każdy praktycznie, no przynajmniej zerknie, a większość się zatrzymuje. Nie mówiąc już o fanach siatkówki, którzy grają często za plecami naszymi. Oczywiście, tak. Więc jedno i drugie tutaj połączone i pięknie się tutaj mieścimy i symbioza piękna. Mniej pięknie jest, jeśli chodzi o biało-czerwone dokonania na głównym boisku tego ośrodka, bo jest już 9-1 dla Węgrów. Niech nasza mistrzowska para walczy. Póki są jeszcze punkty, może zobaczymy jakieś niesamowite punkty. Oboje są niezwykle dobrze wyszkoleni technicznie, dlatego można liczyć jeszcze na jakieś dobre wymiany na pewno. No ale zobacz, cały czas w obronie, cały czas trzeba grać w obronie. Niestety kolejny out, niestety bardzo mądrze grają Węgrowie, bardzo mądrze. No jest piekielnie trudno. Podobnie jak Rumuni w poprzednim meczu zagrali, przejęli inicjatywę od początku meczu i Polacy nie mieli nic do powiedzenia. Tak samo niestety wygląda to w tym meczu. W obu meczach deblowych mężczyzn historia powtórzyła się. No mamy, nie wiem, może oni więcej na plaży ćwiczą, czy na piachu, wysypują sobie piach w hali, czy co? Ale wyglądają tutaj dobrze. Duszak, atak! A jak tego jest, było mało! Wreszcie. To było piękne. To właśnie jest, to jest gra tych, tej pary. No i Duszak, i Frańczuk przecież potrafią tak zaatakować z lewej, z prawej nogi. Mocno są wreszcie głową. Punkty, serwis Balaca, który nie dysponuje tak potężnym serwisem. Może to jest czas, kiedy jeszcze można odwrócić wyniki i przejąć inicjatywę. Trzeba grać bardzo dobrze w odbiorze, no ale widzisz. Ale niestety. Kolejny doskonały atak. Tak, w takie miejsce stołu, że praktycznie no, nie ma żadnej możliwości go podbić. Musiałby stać gdzieś tam
Bardzo daleko z boku Bartek Pomimo, Krańczuk. Że chłopaki z Węgier są stosunkowo nową parą, bo Caba zazwyczaj grał z Adamem, no tak, który tak, tak. To widać, że i tak doskonale się rozumieją i doskonale znają. Po prostu mają schematy, grają na pamięć. Tak, no i przede wszystkim grają bardzo precyzyjnie, a w tym momencie, niestety, kiedy jest precyzja w dograniu... Wygrywająca zagrywka i będzie pierwsza piłka meczowa. Nie no, po prostu mają ten flow niesamowity, są w stosie Węgrzy. Wszystko im wychodzi, wszystko im wychodzi. Frańczuk, jeszcze Duszczak, jeszcze się bronimy. No, czy damy teraz Węgrom już skończyć, czy jeszcze Frańczuk, pach, pach, Duszczak. I niestety. Niestety, tak to się kończy. Zbyt wysoko pokonują nasz debel eksportowy, nasz najlepszy w tym momencie debel Węgrzy. Trzeba Banik, Balaszkac, gratulujemy, dziękujemy za ten pokaz tekbola. Oczywiście dziękujemy też Adrianowi Duszakowi, Bartłomiejowi, Frańczykowi. Adriana już dziś nie zobaczymy. Adrian w ćwierćfinale przegrał. I to właśnie z Balaszem Kacem, czyli no, drugi mecz już przegrywa. Pod...